Lord Howe Island, czyli wyspa Lorda Howe na Morzu Tasmana. Pierwsze nurkowanie Kaspra i Karoliny, tak zwany Discovery Dive, czyli pierwsze nurkowanie jeszcze przed zrobieniem kursu nurkowego. Takie nurkowanie rozpoczyna się od części teoretycznej, obejrzenia wideo i krótkiego quizu, testu, a następnie zajęć pod wodą przy brzegu lub, jeżeli jest dostępne, w basenie. W takich warunkach niemalże basenowych uczestnicy uczą się podstawowych umiejętności, takich jak oczyścić maskę z wody, czy jak posłużyć się aparatem oddechowym innego nurka, kiedy braknie powietrza w ich własnym aparacie oddechowym. Tutaj właśnie, tuż przy brzegu, widzicie, jak Kasper i Karolina wraz z instruktorem ćwiczą te umiejętności. Właśnie będą ćwiczyli oddychanie z aparatu oddechowego innego nurka, w tym wypadku instruktora. Za chwilę zobaczycie, jak Karolina będzie z instruktorem dzieliła się powietrzem. A właściwie to instruktor będzie dzielił się powietrzem z Karoliną. Widzicie? Karolina pozbyła się swojego aparatu oddechowego i zaczęła oddychać z aparatu instruktora. Musiała go wpierw oczyścić z wody. Po sprawdzeniu, że młodzi adepci mają te podstawowe umiejętności, wszyscy wsiadamy na łódkę i popłyniemy na miejsce, gdzie będziemy, z którego będziemy nurkować. Na takiej łódce z reguły mieści się nawet do 12 nurków, ale na tym popołudniowym nurkowaniu było nas mniej. Myślę, że około 8, może 10 osób, głównie początkujący nurkowie. Ci uwijający dookoła na łódce ludzie to dive masterzy, tacy jak ja, których zadaniem jest zorganizowanie tego nurkowania i opieka nurkami pod wodą. Ten starszy pan na froncie to instruktor, a jednocześnie właściciel. Tutaj wszyscy już wskoczyli do wody, a właśnie hop, Kasper i Karolina takim przewrotem do tyłu również właśnie znaleźli się na powierzchni wody. Po chwili organizacji wszyscy wchodzą pod wodę i zaczyna się właściwe nurkowanie. Zejście pod wodę najczęściej odbywa się z użyciem jakiegoś rodzaju liny, w tym wypadku jest to lina kotwicza. Ta osoba po lewej stronie z żółtymi płetwami i w długim kombinezonie nurkowym to Maja. Ta osoba po prawej stronie w czarnych płetwach i z czerwonymi elementami, właściwie to różowymi pod wodą, to Kasper. Karolina tutaj jeszcze nie widać, Karolina ciągle jeszcze jest na powierzchni, zaraz będzie schodziła w dół razem z instruktorem. Gdzie jesteś? Karolina miała trochę problemów z balastem, dlatego jej zejście pod wodę zajęło chwilę. Za chwilę zobaczycie, jak Karolina schodzi pod wodę razem z instruktorem, a następnie instruktor pomaga jej pozbyć się części balastu i mieć go tylko tyle, ile tak naprawdę potrzeba. O właśnie! Ta osoba w żółtych płetwach i w krótkim kombinezonie to właśnie Karolina. Woda schodzi się powoli, tak aby mieć czas na wyrównywanie ciśnienia w nosie, w uszach, w masce. Niewyrównanie ciśnienia może być dosyć niebezpieczne. Jest to zresztą jedna z umiejętności, które się ćwiczy, zanim pójdzie się nurkować. Jeśli wydaje się Wam, że Karolina ma mniejszą butlę niż inni, tak, ma mniejszą. Wszyscy używali butli 12-litrowych, poza Karoliną, która używa mniejszej 10-litrowej butli.
Instruktor pomaga Karolinie pozbyć się części balastu, którego Karolina miała za dużo, jak na tak niewielką osobę. I zaraz Karolina będzie gotowa do dalszej akcji pod wodę. Discovery Dive, czyli nurkowanie rozpoznawcze, jest głównie przyjemnym, płytkim nurkowaniem, bez potrzeby wykonywania jakichś szczególnych ćwiczeń pod wodą, od po prostu pływa się i ogląda, co i jak jest. Te kamizelki, które nurkowie mają na sobie, służą do kontroli pływalności. Wyporności. Można je pompować powietrzem lub spuszczać z nich powietrze. Tutaj zobaczycie, o właśnie, jak instruktor pomaga Karolinie spuścić trochę powietrza z jej kamizelki, tak aby nie miała ona mniejszą pływalność i było jej wygodniej pływać pod wodą. Sztuka polega na tym, aby uzyskać neutralną pływalność, aby nie poruszać się ani do góry, ani w dół. Pod wodą byli oczywiście ci wszyscy inni nurkowie, którzy popłynęli z nami. Widzicie ich tam dalej w tle, zajętych swoimi sprawami. Szczerze mówiąc, nie wiem, co oni tam robili. Wydaje mi się, że znaleźli coś ciekawego do oglądania. A było wcale ciekawie. Wiecie, rozmowa pod wodą jest utrudniona. Ten gest, który pokazał w tej chwili instruktor, oznacza, spójrzcie, tam jest rekin. Ale rekin był na tyle daleko, że nie udało mi się go zobaczyć. Ta niebieska ryba, którą w tej chwili goni Karolina, nazywa się rasem dwugłowym. Zobaczcie, za chwilę ma taką naprawdę wydatne czoło, które widocznie skojarzyło się ludziom z dwoma głowami. Nurkowanie odbywało się w ciekawym miejscu, na granicy między rafą koralową a częścią piaszczystą pokrytą trawami podmorskimi rodzajem łąki. Tutaj zobaczycie, o, Maja jest absolutnie pochłonięta przeglądaniem trawy morskiej. To jest nie to, że jest wyjątkowo zainteresowana samą roślinnością, ale tym, co może w niej żyć. Dlatego, że Maja szuka koników morskich. Takie miejsce jest ulubionym miejscem bytowania koników morskich. Niestety koniki morskie nie są łatwe do znalezienia i nikomu z nas nie udało się ich zobaczyć podczas tego nurkowania. Co nie znaczy, że nikt nic nie znalazł. Tutaj Karolina prezentuje chyba interesującą muszelkę, którą znalazła leżącą na dnie. Instruktor postanowił pokazać dzieciom coś interesującego. Znalazł wieżowca, zabrał go, a następnie rozbił go na piasku, czym oczywiście wzbudził zainteresowanie ryb. Tutaj widzicie chyba tego rasa dwugłowego, który rzucił się zjeść
części jeżowca, które normalnie są dla niego niedostępne, bo są schowane nie dość, że w skorupie, to jeszcze chronione kolcami. Dwa inne małe rasy, tak, to są też rasy, też chciałyby coś zjeść, ale oczywiście muszą poczekać, aż większa ryba skończy swoje. Oglądania tego, jak ryby zjadają tego biednego jeżowca, Kasper, Karolina i instruktor wyruszyli na dalsze oglądanie rafy i łąki podmorskiej. Oczywiście doskonale wiecie, jak wyglądają jeżowce, ale tak, woli ścisłości. Tutaj właśnie są piękne egzemplarze. Jest ich naprawdę dużo, także nie są one chronione i poświęcenie jednego z nich ku uciesze ryb nie jest żadnym problemem. Thank you.
I kolejna muszelka? Tak? Zdecydowanie. Naprawdę ładna. Regularne przedmuchiwanie nosa jest konieczne do wyrównania ciśnień panujących w nosogardzieli i w uszach. Karolina z Mają. Karolinę, żeby nie wypływała tak blisko powierzchni, ale trzymała się bliżej dna. Widzicie, że posłuchała? Naprawdę fajna ławica ładnych rybek. Przyznam, że nie wiem, co to są za ryby. Będę musiał sprawdzić. Wydaje się, że i Kasper znalazł coś fajnego. Thank you.
I to już praktycznie koniec nurkowania. Nurkowanie trwało ponad 40 minut. I znowuż z powrotem na łódce. Krótka podróż łódką, jakieś 5 minut do przystani, z której wyruszyliśmy i już jesteśmy na brzegu. Okay, guys, go. I will follow. Beautiful.